Anna Myćka, witam Państwa i zapraszam na najnowsze informacje z naszego regionu. W dzisiejszym raporcie powiemy m.in. o nowych TBS-ach w Rudzie Śląskiej, problematycznej renowacji chodnika w Rybniku, a także o zawieszeniu działalności Pet Patrol Rybnik. Prawie 16 milionów złotych zostało przeznaczone na budowę 44 mieszkań w standardzie pod klucz w nowym budynku wielorodzinnym przy ulicy Piotra Tomanka w Rudzie Śląskiej. Dzięki miastu, Towarzystwie Budownictwa Społecznego oraz Funduszowi Dopłat najemcy mogą się cieszyć z bardzo niskiej ceny wynajmu. 14 zł za metr kwadratowy to kwota czynszu, którą będą płacić nowi lokatorzy mieszkań TBS w Rudzie Śląskiej. Dzięki dofinansowaniom partycypacja najemców również jest niska. W sumie powstały 44 mieszkania. Dzisiaj oddajemy 44 mieszkania oraz garaż podziemny z 44 miejscami postojowymi. W budynku znajduje się 39 mieszkań dwupokojowych, to są powierzchnie od 50 do 56 metrów kwadratowych. Mieszkania trzypokojowe mają powierzchnię około 66-67 metrów kwadratowych. Montaż finansowy inwestycji opierał się na trzech filarach. Prawie 1/3 inwestycji to dofinansowanie bezzwrotne z Banku Gospodarstwa Krajowego. Całość inwestycji, czyli te 15 milionów, to jeszcze 6 milionów z preferencyjnego kredytu, który uzyskał TBS, też w Banku Gospodarstwa Krajowego, no i reszta to są wniesione partycypacje przez mieszkańców. Przyszli najemcy musieli spełnić określone warunki, aby móc się wprowadzić. Aby dostać klucze do mieszkań, musieli przede wszystkim spełnić kryterium dochodowe, musieli wpłacić w partycypację, czyli jakby partycypować w kosztach budowy tego budynku. Była to bardzo niska partycypacja z tego względu, że duże środki zostały przekazane przez miasto. To jest kwota 1400 zł za metr kwadratowy. No i oczywiście być na listach oczekujących na mieszkanie. Nowi lokatorzy zapewniają, że warto było czekać na odbiór kluczy. Naprawdę warto. Jak dla Ryszyna, tym bardziej jak dla osoby niepełnosprawnej, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo duże udogodnienie. Nie? Ze wszystkim praktycznie. Nie? Bo i parking, i tutaj wjazd, no wszystko, nie? No i przede ja mam dostosowany prysznic pod siebie, nie? Tam, że naprawdę to jest bardzo dużo. Są świetnie, są fajnie wykończone, fajnie, że można od razu się wprowadzić, no i tyle. Mieszkańcy osiedla Marokonowiny od przeszło roku proszą władze miasta Rybnika o renowację chodnika przy ulicy Westerplatte. Ten wciąż jest utrudnieniem dla spacerujących tam starszych osób. Rybniczanka pani Eryka poprosiła w miniony piątek naszą redakcję o interwencję w tej sprawie. Do sprawy niedokończonego chodnika przy osiedlu Marokonowiny wracamy po ponadrocznej przerwie. Od czasu emisji materiału w naszej telewizji dokonano częściowej naprawy, ale jak wskazują mieszkańcy, nawierzchnia wymaga gruntownych zmian. W maju minął rok, jak była wasza telewizja, pokazywali, jest to nagrane, wszyscy o tym wiedzieli. Fakt jest, że wysłali ekipę, nie wiem, za chyba 2-3 dni szybko to było, niby mieli poprawiać. No ale co tu jest poprawiać, jak to jest w ogóle do usunięcia? To jest 50 lat, to już istnieje. Rybniczanka pani Eryka wskazuje na trudności w poruszaniu się po podjeździe dla osób niepełnosprawnych. Powiem wam, że wkurza mnie ten podjazd. To jest dla inwalidów. Tu nie można spokojnie przejść, a tym bardziej z takim chodzikiem. A to ma być przejście dla inwalidów. Nie nadaje się to. Ja bardzo proszę, żeby to było porządnie zrobione, dobrze. Jak trochę się stanę na nierówny chodnik, no to już się wywracam. Temat wzbudził zainteresowanie lokalnych mediów, a dziś rozpoczęto renowację schodów prowadzących w stronę szkolnego boiska na osiedlu Marokonowiny. Głos zabrał także opozycyjny radny. Rzeczywiście te chodniki tutaj dla seniorów są dużym utrudnieniem. Zresztą schody już w tej chwili są naprawiane. Myślę, że po interwencji mieszkańców i zainteresowaniu się mediów. Zwróciliśmy się do rybnickich służb komunalnych, aby uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie.
Otrzymaliśmy zgłoszenie, jeśli chodzi o nieprawidłowości, nierówności na chodniku przy ulicy Westerplatte. Aktualnie w tym momencie trwają prace remontowe, jeśli chodzi o schody prowadzące w okolice szkoły, a też w ostatnich miesiącach jakieś doraźne prace były wykonywane, jeśli chodzi o nawierzchnię, uzupełnienie brakujących płytek czy uszkodzonych płytek. Każda sytuacja jest indywidualna. W tym przypadku akurat rosną drzewa, dosyć spore, duże drzewa wzdłuż tego chodnika i ewentualny remont, który by miał być wykonywany kompleksowy, będzie wymuszał prawdopodobnie wycięcie tych drzew, ponieważ korzenie tych drzew już na tyle wrosły pod chodnik, że tutaj wymagana była interwencja. W rejonie ulicy Jośki, bo to jest boczna, został zrobiony chodnik nowy na asfaltowy. No, to jest proces, harmonogram. Aktualnie bieżący remont jest wykonywany. Jeśli chodzi o inwestycje, w tym roku nie mamy zaplanowanych środków na nią. Być może znajdą się w następnym roku. Pomagają potrzebującym czworonogom w wolnym czasie bez materialnych wynagrodzeń. Dziś sami potrzebują pomocy. Rybnicka Fundacja Pet Patrol z powodu braku środków i zbyt małej liczby domów tymczasowych musiała zawiesić działalność. Od ponad 5 lat Fundacja Pet Patrol ratuje zwierzęta, którym dzieje się krzywda. W ubiegłym roku wolontariusze zdołali uratować 350 zwierzaków. Zajmujemy się przede wszystkim tymi, które potrzebują natychmiastowej pomocy weterynaryjnej, leczenia. Pomagają zarówno tym czworonogom, które zostały skrzywdzone przez człowieka, jak i tym, którymi nie ma się kto zająć. My weterynarzy, którzy z nami współpracują i nie zważają na okoliczności, przyjmują nasze zwierzaki od razu. Później takie zwierzęta lokujemy w domach tymczasowych, gdzie są też odpowiednio zaopiekowane, czyli leki, wizyty, takie kontrolne wizyty. Niestety, wakacje to szczególnie trudny czas, zarówno dla zwierząt, jak i dla fundacji. Ludzie masowo porzucają psy i koty. Rodzi się też sporo młodych. Fundacja musiała zawiesić przyjmowanie nowych zwierząt. Są to finanse, 2 domy tymczasowe. To są 2 takie najbardziej ważne czynniki, które w tym momencie naprawdę związały nam ręce. Pomóc można nie tylko finansowo. Przede wszystkim zgłaszać się jako domy tymczasowe. Ludzie może boją się czasem zgłosić, ponieważ nie wiedzą, jak to wygląda i to naprawdę nie jest nic złego. My zapewniamy opiekę weterynaryjną. To jest po naszej stronie już. Zapewniamy też jedzenie dla takich zwierzaków, więc dom tymczasowy jest zwolniony w ogóle z kupowania czy ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów związanych z tą opieką nad zwierzęciem. Jedynym ważnym, bardzo ważnym aspektem jest to, żeby taki dom tymczasowy był w stanie pojechać na kontrolę weterynaryjną z danym kociakiem. Fundacji można podarować także karmę lub wpłacić darowiznę. Każda pomoc jest na wagę złota. Miasto Sosnowiec postanowiło wyjść naprzeciw mieszkańcom, którzy chcą zarejestrować swoje samochody. Od teraz zamiast czekać godzinami w kolejce, będą mogli wejść na stronę internetową i zarezerwować wizytę. Jeszcze do niedawna sosnowieccy kierowcy, aby zarejestrować samochód, musieli mieć dzień wolny, zjawić się w urzędzie, pobrać numerek i czekać w kolejce. Często okazywało się, że numerku już pobrać nie można, bo oczekujących było zbyt wielu. Zainteresowanie jest ogromne i mieszkańcy często skarżyli się na to, że brali na przykład dzień urlopu, przychodzili zarejestrować auto i nie udawało im się tego zrobić. Ten urlop tak naprawdę im przepada. Teraz już tego nie będzie, bowiem będziemy brać urlop wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że ten samochód zarejestrujemy. Od teraz problem rozwiązuje rejestracja terminu przez internet. Od 1 lipca tak naprawdę wprowadziliśmy nową usługę. Mieszkańcy mieli możliwość zarezerwowania i mają możliwość zarezerwowania kolejki do rejestracji samochodu przez internet na konkretną godzinę z możliwym maksymalnym 2-tygodniowym wyprzedzeniem. To jest ta nowość, bowiem dotychczas było tak, że trzeba było przyjść rano, z automatu pobrać numer i na tej podstawie rejestrować samochód. Wystarczy wejść na stronę www.sosnowiec.pl i kliknąć w zakładkę rejestracja pojazdu. Na stronie wpisujemy takie podstawowe dane, kilka cyfr z VIN-u samochodu, imię, nazwisko, maila i właśnie na maila otrzymujemy informację z tą rezerwacją. Przychodzimy na miejsce, na tej podstawie pobieramy bilecik na tą konkretną godzinę, którą zarezerwowaliśmy i czekamy na swoją kolej. Do urzędu najlepiej przyjść z wypełnionym już wnioskiem, który znajdziemy na stronie bip.sosnowiec.pl. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia jednej sprawy, czyli rejestracji jednego pojazdu. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata.
310 razy wyjeżdżali podkarpaccy strażacy do usuwania skutków burz, które przeszły nad województwem. Interwencje strażaków polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i drzew leżących na liniach energetycznych, drogach, chodnikach i posesjach. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie strzyżowskim, mieleckim i jasielskim. Na szczęście nikt nie został ranny. Z oficjalnych ostatecznych rezultatów podanych przez MSW wynika, że w drugiej turze wyborów parlamentarnych we Francji najwięcej głosów zdobył Nowy Front Ludowy, uzyskując 182 mandaty w Zgromadzeniu Narodowym. Centrowy obóz prezydenta Emmanuela Macrona zdobył 168 miejsc, a skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe 143. Dwaj Polacy w wieku 45 i 48 lat zmarli po nurkowaniu w pobliżu miejscowości Marsa Scala na Malcie. Jak podaje Times of Malta, Polacy byli podopiecznymi szkoły nurkowania i eksplorowali wrak z czasów I wojny światowej, znajdujące się na głębokości 50 metrów. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje, a już za chwilę na naszej antenie program Gośnia, w którym Marek Jedynak porozmawia z Dominikiem Kawką z klubu piłkarskiego ROW Rybnik. Zapraszam Państwa do oglądania, a ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.